22 maja wspominamy świętą Julię, męczennicę. Jej imię wskazuje na to, że pochodziła z możnego rodu Julia, z którego pochodził Juliusz Cezar. Wiele szczegółów z jej życia zaginęło w mrokach historii. Wiadomo, że była chrześcijanką, szlachcianką żyjącą w Kartaginie, na północy Afryki w V wieku. Prawdopodobnie po zdobyciu miasta przez Wandali została pojmana i sprzedana jako niewolnica Eusebiuszowi, kupcowi syryjskiemu. Był on poganinem, ale szanował młodą niewolnicę, która służyła mu z wielkim oddaniem, a w czasie należytego odpoczynku modliła się lub czytała. Często także pościła, podziwiał jej gorliwość w pracy i stałość w wierze, szanował ją. Towarzyszyła mu w wielu podróżach. Kiedyś, w czasie podróży do Galii, statek przybił do portu w Nonza. Tam trwało święto pogańskie i przybysze byli zmuszeni do oddania czci miejscowemu bóstwu. Julia, jako chrześcijanka, nie zgodziła się na to. Jak podaje legenda, gubernator Felix upił Eusebiusza, by ten nie mógł jej bronić, i zmuszał Julię do oddania czci bożkowi, co było równoznaczne z zaparciem się wiary. Ona jednak pozostała nieugięta. Gubernator obiecywał jej wolność, na co odpowiedziała, że służba Chrystusowi daje jej wolność. W końcu, w czasie okrutnych i poniżających tortur, płakała, ale wyznawała wiarę w Pana Jezusa. Ostatecznie śmiercią męczeńską przez ukrzyżowanie potwierdziła swoją wierność i miłość do naszego Pana, któremu służyła. Julia czczona jest na Korsyce, we Włoszech, Francji oraz w kościele prawosławnym. W Pałacu Dożów w Wenecji znajduje się tryptyk Ukrzyżowanie świętej Julii Hieronima Boscha. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Julia otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.